Cześć, tu Miro Radović. Zobaczycie, jak wygląda dzień piłkarza. Tak się zaczyna ten tydzień, znaczy poniedziałek jeden, we wtorek dwa, środa i czwartek. Jeden trening też, ale taki dość długi, gdzieś tam granica 2-2,5 godziny. Śniadanie wspólne, mamy obiad wspólny i dopiero po obiedzie jesteśmy wolni. Każdy chyba zawodnik, który gra tą piłkę, nie lubi przegrywać. Nie chodzi tylko o mecze, każdy trening jest ważny, także tak po tym przegranym trochę dzień taki gorszy. To jest miejsce, że rzadko ktoś ma dostęp do środka. Gdzie masz? Podobno mówi, że nowy kozak jest, tak mówią. Zawsze po siłowni obiadek? Tak, zawsze obiad tutaj mamy. Muszę powiedzieć, że lubię bardzo kurczak. No oczywiście spaghetti jakieś tam zwykle, lososia lubię, wszyscy wspólnie. Czasami taka grupa bardziej portugalska, hiszpańska na swojej stronie, ale to jest normalnie. W treningu 90% jest piłką. Male na początku gierkę, potem duże i zakończyliśmy 5 na 5. Wcześniej było 11 na 11. Każdy trener ma coś nowego i trzymaliśmy taki prep, rozgrywka, gdzie tam ogólnie są ćwiczenia taka bardziej indywidualna i każdy zawodnik wie, co ma robić. To gdzieś trwa nie więcej 10-15 minut, ale coś nowego. Jest po treningu, po kolacji i zazwyczaj jak spędzasz te wieczory? No do domciu, bo trójki dzieci to wiadomo, chłopacy te najstarsze, szczególnie zawsze tęskni za tatą, także czekają mnie w domu. Zdarza się, że pojadę powiedzmy, że gdzieś na miasto, gdzie można obejrzeć mecz z kolegami z drużyny, czy mam też dużo, sporo znajomych tutaj w Warszawie. Nic nowego nie wymyśliłem, to po prostu jest tak codziennie.